32 po raz drugi. 32 po raz trzy. 35 tysięcy. 35 500. 36. 37 tysięcy złotych. A ja daję 38. To ja dam 38 500. 40 tysięcy. Pas. W takim razie ciągnik zostaje sprzedany panu Edwardowi za kwotę 40 tysięcy złotych. No i po ptokach. A żeby go pioruny, siarczyste, łogniste, krew nagła zaleje. Noż co za bamber. Dobrze wiedział, że chcemy traktor kupić, to nam jeszcze podebrał go. Oj, tak być nie będzie. Kosa teraz na wsi z nim będzie, już moja noga na tej jego pieruńskiej gospodarce nie postanie. I ani złotówki nie zarobił mnie na usłudze. Pfu! Przechodzimy do ostatniej licytacji tego dnia. Jest to ciągnik Ursus C 385, rok produkcji 1976. Stan średni. Cena wywoławcza 17 tysięcy złotych. Ciągnik miał remont silnika 3 lata temu, użytkowany w oborze, stąd jego stan zewnętrzny. Ja pierniczę wuja, ale trup. I tyś na to wadium wpłacał? Przecież tu nawet nikogo więcej chętnego nie ma na ten ciągnik. To kupa złomu zardzewiała i jeszcze ten rocznik to już ze 40 lat ma. A przymknij tę jadaczkę. Nie patrz na stan wizualny, tylko to, co w papierach jest. Remont silnika, miał też robiony podnośnik kilka lat temu, obciążniki kół, nowy fotel pneumatyczny. Ale tu zobacz te opony całe sparciałe. No jedynie w kabinie w miarę wygląda. Ale elektryka cała rozpierdzielona, luzy wszędzie. Ty chcesz naprawdę to kupić? Chyba obok warmianki postawisz jako pomnik. Ty mi warmianki nie wypominaj, bo jeszcze ciebie przeżyję. Trzeba się cieszyć, że handlarze już kupiły co miały i na więcej ciągników nie mają kasy. Jako, że jesteśmy jedyni, to w tej cenie kupujemy ten ciągnik i koniec. Już my tej gnidzie Edwardowi pokażemy, jak ten ciągnik przez zimę odremontujemy. To będzie najładniejszy Ursus na wiosce. A ty to tak umiesz takim ciągnikiem operować albo naprawić? Chłopcze, jak ja na praktykach w kombinacie, to takiego, co do jednej śrubki rozkręcałem i naprawialiśmy na warsztatach. Coś nieco potrafię. Dobra, nie zanudzałem już formalnościami. Ten Ursus jest już nasz i możemy nim wracać na kołach. Pojedziemy bocznymi, bo świateł wszystkich nie ma i przeglądu też, bo ten ciągnik to tylko na oborze robił i na przeglądy nie jeździł. Ale ważne, że dokumenty są. Wszystko się zgadza. Daliśmy 17 500, bo taka była kwota postąpienia. No i co? Tanio nawet. Chociaż w ten ciągnik to chyba trzeba będzie władować kupę kasy. Ale to na zimę będziemy myśleć nad remontem. Teraz może jeszcze uda się pożyczyć albo kupić jakiś pług i sprawdzić ten ciągnik, jak się spisuje w pracach polowych, żeby wyłapać te wszystkie jego braki i niedociągnięcia. A patrząc na jego stan, to pewnie będzie ich sporo. Mamy tylko nadzieję, że ten remont silnika, co był robiony, to robili fachowcy i nie trzeba będzie już tam zaglądać. No i ładnie pali, nie kopci raczej. Ale widać przednia oś ma luzy. Amortyzacja też w przedniej osi szwankuje. Te tulejki są całe porozbijane. Trzeba będzie dać do tulejowania. A reszta to się zobaczy. Ale no też nie mogę wybaczyć Edwardowi, że tak po chamsku zachował się na przetargu i wykupił nam najładniejszy traktor, który cenowo najbardziej nam pasował. Oglądam sobie ten obraz nędzy i rozpaczy. Tak go przed chwilą ze szlaucha opłukałem. No to jest gorzej niż myślałem. Opony to są wszystkie do wywalenia, sparciałe tak, że tylko czekać, aż któraś wystrzeli. Tłuste jakieś, jakby to w smarze jakimś kąpali. Szkoda gadać. Aby ten środek zadbany, ale z tyłu lamp nie ma, z przodu też pokrzywione, ledwo to świeci. Dobra, dobra, już tak nie narzekaj. W zimę się za niego zabierzemy i będzie igła miodzio. Co chcesz, to masz. Teraz go wytestujemy w polu zaraz. Wsiądziesz w 30 z kultywatorem, a ja wezmę do niego brony, zapnę i pojedziemy na dalekie pole uprawę przedsiewną robić. Ale jak my, to ja mam 30 w polu robić. A coś ty myślał, przecież ci nie dam 80, sam muszę ją w polu wypróbować. Za swoje pieniądze kupiłem. Ale kto na te pieniądze w 30 popylał, to wuja nie pamięta. Dobra, dobra. Szybę mi wybijesz jeszcze w tym i dopiero będzie. Na razie weź małego i kultywator.
No i do ciemnej nocy nam zeszło z uprawą, gdzie tam wuja nie dał nawet chwili porobić w polu. Normalnie aż się przykleił do tego gramera w tej 80, ale póki co widać, że jeździ, skręca, hamuje. Także coś może z tego ciągnika będzie. Poszedł teraz w krzaki, to mu nie będę przeszkadzał. Wsiadam w ciapka i wracam na gospodarkę. Dużo tu nie nagrywałem, bo i nie było czego. Skoro ciemno już, to niewiele zobaczycie. I witam w kolejnym dniu. Udało się dorwać do 80 i zaraz tutaj ogródek zabronujemy. Jeździłem z rana trochę, to wam powiem, że już lubię ten ciągnik, coś w nim jest. Byle do remontu się przemęczyć nim. Wuja z rana jeszcze był po nawozy i materiał kwalifikowany do siewu. Także po niedzieli zabierzemy się za siewy, a jutro ma być akcja kukurydza, jak pogoda się utrzyma. Bo wczoraj, jak robiliśmy uprawę, to trochę popadało, ale nie ma tragedii. Wczoraj tak trochę poczytałem w internecie o tych Ursusach. No i powiem wam, że dobrze trafiliśmy, bo to już jest ciągnik po modernizacji, która była w 73. Jest tu już ten mocniejszy silnik Z8001. I najważniejsza zmiana poza silnikiem to to, że jest tu już możliwość montażu ewentualnego przedniego napędu. Także jest potencjał na usprawnienie ciągnika i pokazanie Edkowi, kto tu rządzi. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o naszym zakupie. Dobry czy zły? Może lepiej było przelicytować Edwarda i brać tamtego 902? Albo całkowicie odpuścić i szukać zupełnie innego ciągnika? A i poza tym szukamy pługu do 80. Coś polecacie? Mamy tutaj trochę górek, więc to nie może być ciężki pług. Wystarczy jakiś prosty na śrubowych zabezpieczeniach, bo kamieni u nas większych nie ma. Dobra, brony zostawiamy. Przydadzą się do kopania pyrów i odstawimy 80. I wuja, jakie jest kolejne bojowe zadanie? No te wapno trzeba rozrzucić, co to za stodołą leży. Trzeba pożyczyć RCW, a nie czekaj, cholera jasna. Przecież RCW od Edka my zawsze pożyczali. Nie no, ja się od niego prosić nie będę. Weźmiemy i rozrzucimy to naszym kosem. Czym? Nie no, chyba sobie wuja żartujesz. Przecież to na łeb dostanę, jak będę musiał co chwilę to łopatą załadować. Już mi się znów odechciało tej całej gospodarki. Właśnie, za rozsiewaczem do nawozu też trzeba się będzie rozejrzeć, bo ileż można tym konnym rozsiewaczem w polu dygać. Kupca na zboże już mamy, trzeba będzie jeszcze tylko młocarnią tamtą resztkę wymłócić i się zrobi miejsce w stodole i w zimę tutaj będzie rozbierany Ursus i remont generalny. Może też uda się tej warmianki jakoś pozbyć, bo tylko miejsce zajmuje. Także wszystko już wiesz i bierz się za robotę. Sipa jest koło śrutownika, a ja już tam z Dariuszem rozmawiałem. Przyjedzie we środę i pokażę ci, co załatwiłem jeszcze nowego na gospodarstwo, bo trochę tych pieniędzy, co na ciągnik, uciułałem zostało. Także maszyna się na pewno przyda. A i ten rozsiewacz kiedyś kupimy, tylko czasu potrzeba. Ale teraz na dwa ciągniki to robota szybciej pójdzie i będzie można więcej zarobić.